Znaczy, wiesz może od ilu lat Polska jest w Unii Europejskiej? Nie przypominam sobie. Inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tak, te inwestycje są widoczne, ponieważ jestem zapalonym rowerzystą, więc widzę to w postaci właśnie ścieżek rowerowych, które są świetnie wkomponowane w krajobraz, taki jak nasze jezioro, rzeka Iławka. Jest to połączone z bulwarami dla spacerowiczów. Poza tym amfiteatr, no jeszcze szereg innych, ale tak na szybko to mi nie przychodzi. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Czy potrafi Pan wskazać w naszym mieście inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim? Dobry. Czy wie Pan, jakie święto, w sensie jaką rocznicę obchodzimy 1 maja w tym roku? Wejście do Unii Europejskiej. Dobrze. Co Pana zdaniem dało Polsce przyjęcie do Unii Europejskiej? Moim zdaniem dało to rozwój wielu inwestycjom, pomocy w rewitalizowaniu przeróżnych obiektów do użytku publicznego. No i ogólnie pomogło to w realizacji wszelkich inwestycji miejskich, które pomagają ludziom. Bardzo duże korzyści. Rozbudowa tutaj w mieście pewnych rzeczy jak ekomarina, na przykład tutaj miejsce, co my tu jesteśmy, przed dworcem głównym, różne ścieżki rowerowe wzdłuż jezioraka, co tam jeszcze wzdłuż i ławki. No dużo, już nie pamiętam, co tam jeszcze mogło być. Czyli dostrzega Pan jednak duże oczywiście, tak. Inwestycje, jakie oczywiście, tak, bardzo duże. Dziękuję bardzo. Czy potrafi Pani wskazać w naszym mieście inwestycje z funduszów Unii Europejskiej? No to mi przychodzi na myśl Lasek Iławski. Mhm. No, zmieniony i no, urządzony właśnie z funduszu Iławskich. Poza tym zmieniłem ścieżki rowerowe. A na razie nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć Boże. Cześć Boże. Mam do Pana jedno pytanie o Europę i o kraju. Czy potrafi ksiądz wskazać w naszym mieście inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim? Tak, myślę, że taką inwestycją, która dla mnie osobiście jest ważna, to są ścieżki rowerowe, które powstały i które wciąż powstają, dlatego że moją pasją taką, można powiedzieć, poza godzinami spędzonymi w szkole i wiadomo, poza posługą, jest sport i jazda na rowerze, więc bardzo cenię te inwestycje, które powstają właśnie związane z tą infrastrukturą przeznaczoną dla rowerzystów. Dobrze.